Panowie, witajcie, Daniel Wojda z tej strony. To jest ostatni nasz tydzień męskich medytacji, więc zapraszam do kolejnego spotkania z Mojżeszem, który robi trzeci łun. Trzeci unik. Panowie, to co robi Mojżesz, kiedy Bóg go jakoś tak konfrontuje, cały czas sprowadza do tego, żeby podjął misję, którą ma podjąć, to Mojżesz w pewnym momencie mówi coś takiego: no dobrze, pójdę do tych Izraelitów, powiem im, że Bóg, który jest ze mną, objawił mi się, a oni nie uwierzą. I to jest bardzo takie ciekawe zdanie, które łatwo można ominąć, dlatego że my na co dzień cały czas używamy takich sformułowań, które mówią o czymś takim, że powodzenie naszych działań nie zależy od nas, a zależy od reakcji innych osób. I to jest kanał, w który się pakujemy. Na pozór nie ma w tym nic niebezpiecznego, ale tak naprawdę w nim jest bardzo głębokie założenie, że rzeczywistość nie zależy, czy moje szczęście, moja aktywność, to, jaki ja jestem w tym świecie, nie zależy ode mnie, tylko od innych. Moi drodzy, od psychologicznego punktu widzenia, odzyskanie takiego poczucia sprawczości, czyli że właśnie to, jak rzeczywistość wygląda wokół mnie, głównie zależy ode mnie, od moich decyzji. To jest jedna z ważniejszych rzeczy w drodze rozwoju. I teraz Mojżesz jest właśnie przed tą lekcją, w tym momencie, kiedy mówi, no, oni mi nie uwierzą. Czyli ważniejsze jest to, co oni zrobią, niż to, co ja robię. Ważniejsze jest to, jak oni zareagują, niż jak ja zacznę argumentować. Nie? Ciężar stoi po tamtej stronie. To oni tak naprawdę decydują. Pomyślcie, panowie, jakby ile jest takich sytuacji, gdzie wy myślicie o tym, żeby coś podjąć, ale myśli są takie, to mi się nie uda, bo oni tak zrobią, bo ktoś tak zareaguje i tak dalej. Nie? I co? Bóg widzi problem tej sytuacji, czy rozwiązanie tej sytuacji, że nie w ten sposób, że on go przekonał, no idź, tylko pokazuje mu węża. Każe mu rzucić kijem. Kij zmienia się w węża. Mówi, dotknij potem za ogon węża. Zmienia się w kij, nie? Pokazuje, daje mu jakby taką... To trochę może cudownie wygląda i jest takim językiem opisany bardzo trudnym do zinterpretowania, o co to chodziło, że co chwilę się zamieniał kij w węża, wąż w kij, ale to była jakaś taka umiejętność do przekonania innych osób. I co się stało u Mojżesza w relacji z Bogiem? Że Bóg, zobaczcie, mu nie powiedział coś takiego, uczynię ich serca otwartymi na twoje słowa. Nie zdjął problemu. Nie zdjął. On mu dał jakąś umiejętność i siłę w przekonywaniu. I to jest bardzo ciekawa rzecz, do której właśnie dzisiaj chcę was zaprosić w medytacji, że nie chodzi o to, żeby się modlić, żeby Bóg usunął trudy z naszego życia, żeby stało się tak, żebym ja w końcu widział, że te siły, które mam, no to wystarczą na to, co mnie czeka w życiu. Bóg robi tak, żebyś ty zdobył siły do wyzwań, które są przed tobą. Nie należy się modlić o to, żeby było prościej, tylko żebym ja był silniejszy, żebym miał więcej mądrości do tych sytuacji różnych, które mnie czekają w życiu. I tak naprawdę sytuacje, przed którymi stawia nas los, to są sytuacje, które mają wykruszyć z nas nowe umiejętności, nowe wyzwania, nowe dary. Nie? Ale nie idźmy w stronę tego poczucia, że życie zależy bardziej od innych osób. Tylko idźmy w taką stronę, jak, Panie, zdobyć siłę, czy daj mi więcej siły, żebym ja podjął tym wyzwaniom, bo życie ode mnie zależy, nie od innych. Ja może jeszcze nie mam na to siły, jeszcze nie mam mądrości, ale nie zmieniaj, Panie, rzeczywistości. Zmieniaj moje wnętrze na silniejsze, na bardziej rozumiejące, na mądrzejsze. To jest kierunek męski. Zapraszam, panowie, do medytacji i sortownika myśli.